Chciałem przeczytać pewien e, dłuższy fragment z Biblii, który większość z Was zna i od niego zacznę. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział, od pierwszego do 31 wersetu. Od pierwszego do 31, pierwszego, trzydzieści jeden wersetów, pominę drugi, trzeci. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Więc tutaj Paweł mówi: Chcę, abyście byli świadomi. Oznacza to, że w kolejnych wersetach Paweł wyjaśni, jak się rzeczy mają. I od czwartego wersetu mówi tak: Różne są dary łaski, lecz duch ten sam, różne są posługi, lecz pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, i w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, inny jeszcze dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różny rodzaj języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby, byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, z Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, Powtórę proroków, po trzecie, nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę. Jeszcze doskonalszą. Bum. I tutaj by się mogli, byśmy mogli zostać już na miesiące. Ale spróbuję to tak bardzo wypunktować delikatnie, takie główne punkciki, które tutaj są. Tutaj jest cały czas pokazywane spektrum od A do Z. Wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, ale nikt z Was nie jest taki sam. Każdy z Was jest ważny, każdy z Was jest potrzebny dla drugiego, i drugi potrzebny dla pierwszego. Jest między wami potężna zależność, Biblia mówi, jest pomiędzy wami potężne połączenie, mimo że macie inne powołanie, inne dary, inne talenty, inne możliwości. Nikt z was nie jest ani mniej ważny, ani bardziej ważny, ponieważ Biblia mówi, ci, którzy wydają się za najmniejsze członki, najmniej potrzebne, okazują się, że trzeba je pielęgnować, bo są bardzo potrzebne. A te, które są oczywiste, nie trzeba aż tak wcale pielęgnować, bo każdy wie, że są oczywiste. I wszyscy razem Biblia porównuje członki ciała tu jest obraz pokazany że tak jak ja tworzę ciało, jeden organizm tak mam z osobna rękę, nogę, oko, ucho, nos, powonienie, smak mam, mam to wszystko, ale nie mogę, moja ręka nie może powiedzieć hej, dlatego, że nie jestem nogą, nie dogadamy się. Właśnie na tym to polega, że ręka nie ma, nie ma chcieć być nogą, a noga nie ma chcieć być ręką. Aurelia nie powinna chcieć być Ewą, a Ewa nie powinna chcieć być Aurelią. Nikt z was nie powinien chcieć być Jakubem, a ja nie powinienem chcieć być wami, ponieważ, ponieważ Bóg nas tak stworzył. W momencie, kiedy chcesz być kimś innym, mówisz nie dla Bożego wyboru względem Ciebie. Zastanów się nad tym. Jesteś wyjątkowy. Ja nie próbuję teraz Cię napompować, tylko stwierdzić fakt wed według Bożego Słowa. Nie musisz tęsknić za byciem kimś innym, ponieważ za tym, za czym powinieneś biec, jest to, aby rozwinąć w pełni kim jesteś. I teraz Bóg mówi tak. Każdy z Was jest inny, każdy z Was na pewien rzut oka, bo to zaznacza i to punktuje, że tak nie jest, więc zaznaczył autor, że może być takie błędne myślenie, że jesteśmy niezależni. Nie, nie, nie. Jesteśmy zależni i ucho potrzebuje nosa, nos potrzebuje oko, ponieważ muszą się wspólnie dogadać, aby wspólnie wykonać ten cel. Jeżeli ja jestem głodny. To nie wystarczy mi ręka i usta. Potrzebuję nóg, które doprowadzą mnie do lodówki. Potrzebuję wzroku, który mi, mi pomoże nie zabić się o zabawki dziecka na korytarzu. Potrzebuję głowy, aby mądrze to procesowała i pomogła mi mijać to wszystko. Potrzebuję konkretnego koordynowania palców. Wszystkiego potrzebuję. Wszystko, czym jestem, działa. Ku temu, aby zrealizować cel, który założyliśmy. I wiecie co? I najmniej w tym momencie, kiedy Wam opowiadałem historię o lodówce, myśleliście o dużym palcu w prawej stopie na dole. Ale bez dużego palucha nie da się chodzić. Bez tego palucha dużego. Ktoś kiedyś mówił: człowiek nie jest w stanie utrzymać równowagi bez jednego palca cała misja by cierpiała wszystko by dziwnie się funkcjonowało jeden palec taki mały taki niewidoczny nawet nie wiecie jak on wygląda a ma taką rolę Jezus mówi wy wszyscy że osobna jesteście członkami w moim ciele, ponieważ kościół jest przyrównany do ciała Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, że kościół to ciało, a głową kościoła, głową ciała jest Jezus Chrystus. Więc Jezus jest głową, a całym ciałem jest kościół. Zobaczcie, gdzie następuje decyzja tu. Ale całe ciało współdziała ku wykonaniu decyzji, która zapadła tu. Więc teraz, gdzie zapada decyzja? Jezus, nasz król, nasz mistrz, daje nam plan, daje nam zadanie. Jest impuls do całego ciała. Ale jeżeli moje ciało się nie podporządkuje, to ja będę myślał o tej lodówce, myślał o tym jedzeniu, myślał o tym, jak smaruję chlebek masłem, myślę, jak parzę herbatę, myślę, jak słodzę ją miodem. Ale jeśli moje ciało za tym nie pójdzie, wszystko zatrzymało się na etapie pomysłu. I Biblia mówi, kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a głową jest Chrystus. Więc kiedy Chrystus coś inicjuje, każdy członek musi się w to wpiąć. Ja nie mogę z sypialni wstać i zostawić nogę pod kołdrą i zresztą się wybrać do kościoła. Wyobraźcie sobie, że przychodzę bez nogi, wy zapytacie mnie, co u Ciebie. My, dobrze, a co z nogą? Nic dzisiaj została pospać. Uż to niemożliwe. I w rzeczywistości duchowej jest to niemożliwe, a jednak my wierzymy w takie kłamstwa. Wierzymy w kłamstwa, że ty jako członek Kościoła nie jesteś ważny. Wierzymy w takie kłamstwa, że moja rola to tam mało się liczy. Nie no, Wika, która jest w zespole, Wika, która jest na produkcji, ona to ma kluczową tutaj rolę. No Marcin, Dawid, Paurelia, Ewa siedzą w pierwszym rzędzie, na pewno to są jakieś filary. Kama, Natalia, Tymek, Waleria, Natalia, Robin. No ale jak ja już tam siedzę, Łukasz z tyłu, to może już tak nie do końca. Przepraszam, od kiedy to hierarchia układu krzeseł świadczy o tym, że jesteś ważniejszy lub nie. To, to tak nie działa. Wiecie, gdzie się rozgrywa gra, kim ty jesteś i kim będziesz? Tu, bo decyzja już dawno zapadła. A to, czy będzie to działać w Twoim życiu, jest tu. Więc teraz Jezus mówi tak: w pierwszych wersetach, popatrzcie co się dzieje. Paweł, Paweł pisze, w Bożym Duchu przemawia do nas: różne są dary łaski, różne posługi, różne sposoby działania. W każdym różnie przejawia się. Zobaczcie, ile jest różnorodności. Różne dary łaski, różne posługi, różne sposoby, sposoby działania. Widzicie to? Jest od A do Z. Albo Bóg mówi, ale ten sam duch. I teraz, jeżeli nie wszyscy będą. W całym ciele zaangażowani, wtedy różnorodność zginie. Ponieważ jeden człowiek nie jest w stanie przejawić całej gamy różnorodności. Żebyśmy mieli pełnię różnorodności, potrzebujemy, aby się ta różnorodność mogła przejawić przez każdego. Jeżeli wierzymy w to, że całość się wykona przez Wąskie grono ludzi, to jedyne co wtedy robimy, to kastrujemy tą pełnię, zamykamy się i błogosławieństwo spływa tylko w jakimś procencie. Ale jeśli każdy z nas stałby się kanałem przerzutowym Bożego Życia, wtedy by się działo. Jeżeli nie wykorzenimy z naszych głów te kłamstwa, że, że jest tylko część ludzi zaangażowanych w działanie, a reszta to są tacy, jak mówię, przypadkowo znaleźli się w pociągu, to, to tak naprawdę okazujesz niewiarę względem Bożego planu wobec Twojego życia. Bo Bóg nie powołał Cię. Do wegetowania. Bóg nie powołał cię do wiecznego obserwowania. Bóg chce, abyś nie był powołany tylko do wiecznego słuchania, bo Biblia mówi: słuchaczami i wykonawcami słowa mamy być. Nie tylko tymi, którzy słuchają. Więc teraz, tak jak powiedziałem, to jest szalenie głębokie. A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Jezus mówi, że gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to to już nie byłoby ciało. Oznacza to, sami sobie odpowiedzmy, że jeżeli tylko wąska gro, wąskie grono działa jak ciało, Pytanie, czy to jeszcze ciało. Ograniczamy. Wiecie, do, ciało doznaje nagle paraliżu. Znam ludzi, którym sparaliżowało jedną część ciała. Straszny widok. A widziałem kiedyś człowieka, który jedyne co mógł, widziałem to na żywo, stałem przy tym człowieku i się o niego modliłem. Jedynie co mógł poruszać powiekami. To był Max. Całe ciało, ale tylko powieki działały. Teraz pytanie w naszym kościele jako całego ciała. Ile procent ciała jest aktywna, a ile procent ciała jest sparaliżowana? I często ten paraliż ma miejsce nie ze względu na chęć paraliżu, ale ze względu na niewiedzę, ze względu na brak świadomości tego, że są powołani do działania. I teraz chciałbym przejść do drugiego fragmentu, ponieważ czas nas goni. Rzymian 12, od 4 do 8, mówi tak: Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Teraz uwaga. Mamy różne dary według różnie udzielonej nam łaski. Widzicie, co to znaczy? Łaska w kontekście zbawienia jest udzielona dla nas wszystkich tak samo. Ale łaska w, w kontekście darów to jest inna historia. Widzicie to? Według udzielonej nam miary. To jest bardzo kluczowe. Inny fragment w Biblii mówi co? Postępujcie na miarę wiary. Widzicie to? Więc przeczytam jeszcze raz ten fragment. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Innymi słowy, wprost proporcjonalnie do wiary. Teraz słuchajcie, siódmy werset. Jeśli posługiwanie. To w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Widzicie, co to znaczy? To jest bardzo kluczowe. Jeżeli to złapiemy, to będzie Mistrzostwo Świata. Jeszcze raz, nie będę tego czytał, tylko parafrazuję. Od 4 do 8 wersetu. Jest wiele członków, czyli każdy z nas, i wszystkie członki, czyli my, nie wykonujemy tej samej czynności. To jest klucz. Nie wykonujemy tego tak samo, ale wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Jednak z osobna nadal jesteśmy członkami, ale jedni drugich. Widzicie to? Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Oznacza to, że nie będziemy wszyscy tacy sami. I nie będziemy posługiwać w tych samych darach. To taka tylko jeszcze anegdotka, że jeżeli zaczniemy mówić, o, ale ten pastor Dawid, jak usługuje, to się dzieje. Ale jak już przychodzi pastor Sara, to już mniej. Ale jak Euni przychodzi, to się dzieje. Ale jak pastor Jakub przychodzi, to już inne. Wiesz dlaczego? Bo często patrzymy, które dary są bliskie naszemu sercu, i wtedy tworzymy ranking mówców. Błąd! Bło, bło. Nie możemy robić sobie podziału fajny, fajniejszy, ponieważ każdy jest do innego zadania. Każdy ma inny styl, każdy ma inny sposób. To dlatego jest różnorodnie, bo Bóg to tak zaplanował. Myślę, że coś w tym jest, kiedy pastor Richard powiedział, że gdyby było tu w kościele stu Jakubów Kamińskich, to byśmy zwariowali. Dużo w tym racji. Ale musi być tutaj Jakub Kamiński. I myślę, że nie wszyscy daliby rady, żeby każdy w kościele był taki jak Ty. Ale potrzebujemy siebie nawzajem, bo przez tą różnorodność przychodzi ta obfitość. Więc właśnie, kiedy przychodzi mówca: O, Pastor Wojtek do nas przyjedzie. O, jak Pastor Wojtek mówi: mm, Pastor Richard, to jest takie wiesz, ale Pastor Wojtek. Bo widzisz, bo właśnie ty raz potrzebujesz tego, raz potrzebujesz tego, a raz potrzebujesz tego. Dlaczego to wiem? Ponieważ Biblia mówi. Że jeśli w posługiwaniu ktoś usługuje, to niech działa w usługiwaniu, kto naucza, to w nauczaniu, kto napomina, to w napominaniu, kto obdarowuje, to w obdarowaniu i szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, a kto miłosierdzie, niech to czyni z radością. Każdy ma inne zadanie. Jeden ma okazać ci cierpliwość, jeden cię napomnieć, drugi cię zachęcić, trzeci cię zorać, różne są klimaty. To jest Kościół. Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. 是买一些。